teraz? Rozmachnie. Nie będzie dzisiaj jazzy. Dzisiaj będzie porno. Dzisiaj będzie porno. Chodziła dziewczyna po wiśniowym sadku. Chodziła, szukała swojego upadku. Chodziła, szukała, jak zaczyna świtać. I przysła mamusia łowionek ją pytać. I przysła mamusia łowionek ją pytać. Dzięki. To już 15. edycja festiwalu Kolory Polski. Festiwal organizowany jest przez Filharmonię Łódzką. W Zgierzu, w stacji Nowa Gdynia, odbył się plenerowy koncert żeńskiego zespołu o dość kontrowersyjnej nazwie Same Suki. Dziewczyny są bardzo melancholijne, ale mają też dużo rozpędu. Są bardzo energiczne na scenie. Inspirują się muzyką ludową, zasłyszaną muzyką ludową i muzyką miejską, a także własnym ogromnym rozpędem. Wydaje się, że nazwa zespołu jednak bierze się od suki biłgorajskiej, czyli ludowego instrumentu zrekonstruowanego w historycznej muzyce ludowej. Dobra, ale poczekajcie. To chodzi o to, że same suki to nie są dziewczyny, które grają na sukach biłgorajskich. Suka biłgorajska jest jednym z elementów suki. Same suki, bo same dziewczyny. Same suki, bo chcemy mówić o tym, co ważne dla kobiet, kobiet w dzisiejszych czasach, dla nas, bo chcemy mówić własnym głosem. Jest to trochę sucze. Czy sama suka to nie jest pejoratywne hasło? Czy wy chcecie jakoś oswoić to słowo suka, bo ono nie jest ładnie brzmiącym słowem. On jest pięknie brzmiącym. No brzmi tak pięknie jak ten instrument. To jest czyste brzmienie, bardzo kobiece, bardzo jasne. I po prostu przenika całe ciało, tak tam wszędzie. Czy sprawia wam przyjemność granie na Kolorach Polski? Jasne, że tak. Pewnie. Oczywiście. Gramy do jeziora. Gracie do jeziora. To rewelacja. Serce, sranie męcy chińskich, a kochanie w serce, sranie męcy.